Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym magu na W50 i jak widzicie bardzo malutko expa brakuje nam do 300 poziomu, co będzie no dość fajnym osiągnięciem. Wiadomo, że w tym momencie gra wygląda tak, że ten 300 poziom to nie jest jakieś tam wow, obecnie tak naprawdę takie największe wow to jest 500 poziom, bo nawet ten 400 wbija się dość szybko, no ale mimo wszystko i tak będzie to jakieś tam powiedzmy osiągnięcie, dlatego nie zrobiłem tego wcześniej, chciałem to zrobić na odcinku i dzisiaj właśnie poklikam sobie te lożki, żeby ten 300 poziom tak oficjalnie na odcinku wbić. Oprócz tego pokażę wam, co tu się pozmieniało, bo pozmieniało się naprawdę sporo przez ostatni okres czasu. Mieliśmy ten event twierdzy, gdzie kopałem troszeczkę czarnych gemów, także no coś tam powiedzmy, że się pozmieniało. No i też jeżeli chodzi o lochy, to mamy dość fajne procenty na co niektóre lochy, więc tak jak mówię, no raczej ten 300 poziom to będzie kwestia kilku grzybków. Ale dobra, na wstępie, zanim jeszcze zaczniemy, to pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem, no i wbijajcie na Discorda dla widzów i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu, linki są w opisie. Przede wszystkim tego kciuka w górę i tą subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Kciuk w górę nic was nie kosztuje, mi będzie bardzo miło, także zjedźcie sobie w dół na momencik i kliknijcie, będzie super. Okej, chyba możemy zaczynać. Na wstępie standardowo pokażę wam, co się tu pozmieniało. Tak jak mówiłem, ostatnio był event twierdzy. My na tym evencie twierdzy wbiliśmy no zaledwie, niestety zaledwie 4 salki 15, więc no też nie było jakiejś tam ogromnej szansy na te czarne gemy. Ja coś tam pokopałem, coś tam próbowałem zdobywać, no i kilka mi poleciało tych gemów, nie ma co ukrywać, no ale jeszcze w dalszym ciągu brakuje nam niestety 3, żeby tutaj ten mag był w komplecie, można powiedzieć, ubrany w tylko i wyłącznie w czarne gemy, więc no w tym momencie tak to wygląda. Muszę też liczyć, że wiadomo, mamy ten event letni, do którego zaraz przejdę swoją drogą, więc tego Beryla sobie na pewno wsadzę, którego dostaniemy w broń, także ten gemik z broni poleci tutaj w któryś z tych itemków, więc no będziemy potrzebować jeszcze 2, a może w międzyczasie tutaj kopiemy regularnie, więc może w międzyczasie nam poleci jeszcze jakiś czarny gemik. Tak jak mówię, no na 4 salkach nie jest tam jakaś wyjątkowo duża szansa, no ale coś tam zawsze prędzej czy później poleci, więc tak to wyglądało. Także ten evencik twierdzy, można powiedzieć, że no tak wykorzystany połowicznie, nie? No ale mimo wszystko tak, wbiłem też twierdzę 15, to już w piątek, żeby właśnie też inni mieli większą szansę na tutaj kopanie właśnie tych czarnych gemów, no i też przy okazji salkę oczywiście 15 zrobiłem od razu, także to akurat jest, myślę, że okej. Podziemie wygląda w tym momencie tak, mamy serce 12, traktor 11, kopalnia nam się zrobi za jeden dzień i będziemy mogli od razu ten traktor zacząć na 12 budować, więc wygląda to, można powiedzieć, nie najgorzej. No i tak, jeżeli chodzi o twierdzę, to tyle, więc ta salka 15 to tak naprawdę największe takie, można powiedzieć, osiągnięcie w tym aspekcie. No i okej, lecimy dalej, tutaj mamy aurę 8. Także tu nie ma co się w ogóle rozwodzić, ale tak, event letni. Event letni wygląda na tym magu następująco. 220 punktów na 300, także nieźle. Jak widzicie, dzisiaj jeszcze nie zrobiłem żadnego po prostu tutaj tego, za żadnej misji, brakło mi słów. Właśnie tak to jest, jak się człowiek nagrywa raz na tam tydzień, na półtora, to tak się wybija z rytmu. No ale okej, tak jak mówię, nie zrobiłem jeszcze tu żadnej misji, zakręć kołem zrobimy bez problemu i tutaj ulepsz swoje cechy 20 razy, również raczej zrobimy bez problemu. Kubę fizyki przedmiot w sklepie, no to bez szans, także tą misję dzisiaj odpadnie nam ta misja, no ale ten legendarny klejnot tak czy siak dostaniemy, myślę, że bez większych problemów. Jeżeli chodzi o nagrody, bo ostatni odcinek, którym można powiedzieć, który jest ostatni na kanale po prostu wrzucony, to jest właśnie odnośnie tego letniego eventu. Po pierwsze, misja ulepsz swoje cechy 20 razy, tak, pisaliście mi, że to mogą być nawet tutaj boki i tak dalej, i też nam to mi się zaliczy, oczywiście wiedziałem o tym, ale nie chciałem tego robić wtedy na odcinku, bo wiedziałem, że i tak będę ulepszał tamte swoje główne statystyki, więc i tak mi to osiągnięcie wpadnie, a po co sobie zaburzać tutaj boki, jeżeli mam jakoś fajnie równo, nie? Więc dlatego tego nie robiłem. No ale jeżeli chodzi o same nagrody, no to powiem wam, że lipa. Lipa dlatego, że po pierwsze, z tego co wiem, są one pobugowane, bo bardzo dużo osób na niższych levelach dostawało więcej golda z pierwszej nagrody aniżeli z drugiej, gdzie powinno być na odwrót. No i jeżeli chodzi o nagrody, jaki można max nagrody, jaką można dostać właśnie z tego golda, to jest za pierwszą nagrodę 25 milionów, a za drugą 50. To był max, nawet tam na 550 levelach takie dostawali, więc no nagrody można powiedzieć, że dość śmieszne, Stoklebs również dość śmieszne, no i legendarny klejnot, no to na W50 będzie fajny, ale na
na starszych serwerach raczej również nagroda śmieszna, więc podtrzymuję to, co mówiłem. Myślałem, że tego golda może będzie więcej albo coś, no ale niestety nie. Także no, biorąc pod uwagę, jakie misje tutaj niektóre są, no to jednak te nagrody nie są jakieś tam super. Fajne urozmaicenie do gry, generalnie zamysł fajny, no ale jeżeli chodzi o to, jak to zostało w praktyce wykonane, no to lipka, nie? No ale tak to u nas wygląda. Arenka, to też Was może interesować, bo właśnie w tym momencie wbiliśmy sobie tutaj już platynki. Ostatnie ulepszenia nam poleciały jakoś niedługo po tym odcinku, który ostatnio dla Was nagrywałem, i tak naprawdę, jak widzicie, tych platyn nam dużo, dużo leciało. Dzisiaj pierwszy raz, odkąd mamy platyny, poleciały nam same skipy, ale tak to codziennie nam leciały platyny. Jak widzicie, brakuje nam już tylko 3 platyn i będziemy mieli full tą arenkę, więc można powiedzieć, że troszeczkę szczęście oddało. Także tutaj, jeżeli chodzi właśnie o te ulepszenia, no to jest git. No wiadomo, szkoda tych potworów, że jeszcze nie ma platynowych, ale kibelek w miarę szybko wypadł, więc no tu na duży plus. Także już teraz będziemy mogli się skupić tylko i wyłącznie już niedługo na skipach. Ale właśnie jeżeli chodzi o tego pecha na tym magu, to również oddały nam pupile, dlatego że pamiętacie, na ostatnim odcinku martwiłem się, ile my tutaj wydamy na Smokiego. I powiem Wam tak, na Smokiego wydaliśmy niecałe 100 grzybów, także no jestem bardzo, bardzo zadowolony. Strasznie dużego farta mieliśmy, biorąc pod uwagę, że na większości kont wydawałem tam około 2-3 tysięcy grzybów, powiedzmy, na tego Smokiego. Tak tutaj no poszło nam to naprawdę łatwo. Jak widzicie, zapisałem dla Was te walki, no i w sumie mogę Wam to pokazać. Tu mam jakieś portale do piekieł, ale zobaczmy tego Smokiego. Tak jak mówię, niecałe 100 grzybów, nie wiem ile dokładnie, może z 80, może z coś tam 90, coś koło tego, stówki na pewno nie wydałem. No i tutaj tego Smokiego udało się pokonać. Oczywiście pupile wszystkie możliwe były złapane, no i trener był 11, ale tutaj oczywiście największą rolę odgrywają uniki i tych uników, o ile się nie mylę, zrobiliśmy, w sensie ten nasz czomp zrobił 11, więc no tak to wyglądało. No i tutaj sami zobaczcie, ostatni hitek dokładnie krytyczny, no i udało się, tak jak mówię, niecałe 100 tysięcy grzybów, nie, Boże, co ja mówię, niecałe 100 grzybów, no i udało się go pokonać, także jestem zadowolony. Tu nam gierka oddała i te platynki nam oddała, więc no tego pecha troszeczkę mamy zrekompensowanego. No i okej, lecimy dalej. Co my teraz mamy? Tu jakieś mamy portale do piekieł, to Wam może pokażę na końcu. Lila Rysia to zrobiliśmy w tamtym tygodniu tak naprawdę. Dokarmiłem tego siorba na stówkę, jak ja to zawsze robię, wolę mieć te pety na takim okrągłym poziomie. I tego siorba, przepraszam, tego Lila Rysia tym siorbem pokonaliśmy no bardzo, bardzo szybko. To tam była kwestia, nie wiem, 30 grzybów, także również jak widzicie bez problemu. Tu nawet jeszcze krytyków mu nie biliśmy, a mimo to i tak jakoś tam to fajnie szło. No chociaż tutaj jeszcze krytyka dostał, no ale mimo wszystko pokonany. No i oczywiście wykijadło również tym ponikiem 98, nakarmiony na taki poziom, no ale to też była kwestia dosłownie 20, tam 30 grzybów. Chociaż nie, ponika to nawet, nie wiem, z 10 grzybów mi na to poszło i on padł. No wszyscy wiemy, że przejście z ponika na wykijadło jest bardzo proste i to nawet jako gracze free to play powinno się robić. No ale mimo wszystko tego ponika i tak dokarmiłem do setki, bo tak jak mówię, ja lubię mieć te pupile na okrągłym poziomie, mimo że w teorii nie powinno się tak robić, no ale mniejsza z tym. No i tego wykijadło, jak widzicie, tutaj od 18 czy tam od 19, nie pamiętam, sobie karmimy, więc pupile w tym momencie wyglądają tak: Lilaryś na poziomie 19, oko 33, wykijadło na poziomie 9, niestety tutaj ziemię mamy najsłabszą, z tego co widzę, bardzo mało jedzonek w porównaniu do innych żywiołów, ogień mamy 34, no i tutaj ta nasza siedmiornica na poziomie 75, więc nie wygląda to źle. Dzisiaj pokonałem też rybołapo rypa, więc sobie go złapiemy w niedzielkę. Także tak to wygląda. Dobra, lecimy dalej. Tutaj jeżeli chodzi o lochy, no to do tego oczywiście zaraz przejdziemy, zaraz tu będziemy klikać. Możemy portal kliknąć, dokładnie tak myślałem, że uda nam się go zrobić, więc jeszcze przed lochami na spokojnie od razu go tu zapiszemy. Gildyjka wygląda tak. Dobiliśmy wreszcie kilka dni temu 200% z tutaj naszych tych z wypraw, także już to jest git, już mamy, można powiedzieć, tego maksa, już nie odstajemy. No i tutaj jeżeli chodzi o salki, to mówiłem, 15 mamy 4, więc tak to w tym momencie wygląda. Niestety gildia tutaj niemiecka, dokładnie ta nas przegoniła. Na początku serwera byliśmy lepsi od nich, teraz oni mają bardzo dużo tutaj leveli 300+, więc są mocniejsi od nas, no ale mimo wszystko, jak widzicie, i tak jesteśmy na 5 miejscu, więc jak na gildię, jak na taki mocny serwer, to nie jest takie złe, taka zła pozycja. Tu ile oni mają średniej? 276, my mamy 275, no to jak widzicie, nie ma tutaj dosłownie tragedii, no i dopiero Hollywood to jest taka gildia o wiele mocniejsza od nas, więc no nie ma tragedii, top 1 polską gildią również jesteśmy, więc jest git. No i dobra, i tak naprawdę
chyba jeżeli chodzi o taki szybki przegląd, co tutaj się wydarzyło ostatnio, to tyle, no i chyba będziemy sobie szli po prostu do tych lochów. Chyba wszystko wam powiedziałem, także okej, lecimy. No i przede wszystkim tak, ja tu mam wszystko ulepszone, 31%. Wiedźma ma już dwa czary, jak widzicie mamy na pierścień, żeby więcej złota znajdować, to mam zaczarowane na swoim eku do awki. No i tutaj mamy talizman, żeby tam większe łupy w najazdach na innych graczy, więc no niestety dwa pierwsze czary nie są jakieś tam super wybitne, no ale może kolejny to będzie broń albo chociaż jakieś rękawice, nie pogardziłbym, wiadomo. No i okej, tak to wygląda. Dobra, jeszcze zanim w ogóle przejdziemy do lochów, tu możemy podmienić, ten paseczek jest lepszy, o ile dobrze pamiętam, tu jest runa jakaś pierwsza lepsza, więc nie musimy jej trzymać, to od razu podmienimy. No i tutaj jeżeli chodzi o naszynik, no to też plus 30, także to jest dość dużo, także również sobie to podmienimy. Dobra, rękawice jakieś z tornada, więc na razie zostaną. No i okej, i lecimy dalej. Tu możemy w sumie, jeżeli chodzi o tą naszą rózgę, to ją w sumie damy do toalety. Jakaś broń nam poleciała. No broń, powiem wam szczerze, że lepsza, więc broń w sumie też możemy podmienić, niech będzie, zawsze to tam trochę do przodu, nie ma to szału, jeżeli chodzi o tą broń Barbara, no ale lepsze to niż nic. No i dobra, lecimy do tych lochów i powolutku będziemy wbijać ten 300 poziom. Zaczynamy od królowej matki, na którą miałem według kalkulatora niecałe 3% szans, więc tutaj, no jeżeli chodzi o właśnie ten Esteros, no to kwestia dosłownie kilku grzybów, przynajmniej tak powinno być, no i ta królowa matka powinna paść i dać tam około jeden cały level, więc no tak jak mówię, jeżeli chodzi o ten 300 poziom, to tutaj dużych problemów być nie powinno, chociaż zobaczcie, nieraz jest tak, że mamy 0,5% szans, wydajemy 10 grzybów i pada, a tutaj na królową matkę już, no już poszło chyba ze 30 i ona nie chce paść, ale mimo wszystko to jest najbardziej pewny loch, który nam padnie dokładniej. Mamy 299 level, no nie dała nam całego levela, dała nam tam około 2/3 powiedzmy, no ale dobra, to jest git, mamy naszynik, który nam daje plus 30, ale na razie nie będę go wymieniał, niech on sobie tutaj będzie, ja też muszę to jakoś rozplanować, żeby mieć itemki do kibla, żeby to maurę trzymać na fajnym poziomie, no ale dobra, grunt, że została ta królowa matka pokonana, to wam od razu zapiszę i później popokazuję. I co my teraz mamy? Teraz mamy pudla miniaturę, który chyba też padnie, z tego co pamiętam chyba 7 i 8 pada jeden po drugim, jeżeli chodzi o ten Esteros, dokładnie, i mamy 300 poziom, wierzchołek góry lodowej, osiągnięcie zrobione, mamy jakąś klatę znowu, plus 29, no i jest 300 poziom na magu, na W50, no nie było to jakieś ciężkie do zrobienia, także git, no i super, udało się, tak jak mówię, 7 idzie i 8 pada szybko i teraz 9 to jest blok znowu na jakoś tam dłużej. Dobra, klaty również nie wymieniam, jest duża szansa, że w ten weekend będzie weekend epicki znowu, dlatego że mają zrobić jakiś event większy pod pretekstem z tam kończenia wakacji i tak dalej, zakończenie lata, nie wiadomo jeszcze co to będzie, dowiemy się dopiero jutro o 12:00, może wam również jutro nagram jakiś odcinek na ten temat, więc wydaje mi się, że na razie nie wymieniam tych itemów, nie tracę grzybów, bo może być tak, że będzie właśnie ten weekend epicki i wtedy się po raz kolejny przebierzemy, także na razie to olewam, no ale dobra, Esteros pokonany. No i co my tu jeszcze możemy ubić? Na pewno na szkołę magii miałem bardzo dużo szans, dokładnie, pokonana, git. No i lecimy dalej, co my tu jeszcze mieliśmy? Czy tą szkołę magii kolejnego również pokonamy? Chyba tak, no oni nam nie dają za dużo, ale mieliśmy na nich dużo procent, więc i tak sobie poklikamy, chociaż nie wiem czy jest sens, może lepiej się skupić na tym cyrku grozy, jeżeli chodzi o strefę mroku, tak, na tego chyba jeszcze miałem dokładnie sporo, kolejne buty takie same swoją drogą, no i dobra, i zostało nam tylko jedno miejsce, spoko, fajnie, że nam trochę epików poleciało, to będą do tego kibla. Bossa orków, no nie wiem czy go pokonamy, chyba nie, tamto nam padło szybko, no ale zobaczcie, że to nam daje tyle expa co nic, więc myślę, że nie ma co się tutaj nad tym rozwodzić. Mamy tornadko, którego chyba na razie szkoda klikać, bo i tak nie mamy miejsca za bardzo, w 300 level i tak wbiliśmy, także chyba teraz sobie polecimy po prostu do tutaj tej strefy mroku, no i poklikamy, zostawimy tak ze 150 grzybów, wiadomo, na jakąś ewentualną ulepę na arenie, chociaż dzisiaj już jesteśmy po kupcu. No ale za 16 godzin, więc ewentualnie na jakąś ulepę na arenie, może ewentualnie na jakieś tam powiedzmy, no wiadomo, takie codzienne czynności, nie? Jakaś tam mawka, kręcenie kółkiem i tak dalej, więc zobaczymy jak to wyjdzie, no ale mimo wszystko liczę, że może ze dwa lochy jakieś tam w tym cyrku grozy popchniemy. Jak widzicie, twierdzę posemnego czerepu zrobiłem sam dla siebie, przeklikałem, bo na ostatnim odcinku bodajże ją mieliśmy otwartą, no i teraz dwóch pierwszych w cyrku również zrobiłem bodajże wczoraj, no i na tym karłowatym gnomie się zatrzymaliśmy, ale udało się go
pokonać. Super. Mamy jakiś trinket tutaj do siły plus 70 i punkty życia. No nie, no musimy to wymienić, mimo że troszkę nas tu będzie kosztować, żeby tu komplet wymienić te runy i tak dalej. No ale mimo wszystko trzeba to zrobić, no bo jednak plus 70 to jest bardzo, bardzo dużo. No i dobra, teraz kolejny. To jest niestety znowu wojownik, więc możliwe, że znowu, o kurde, tam było 600 tysięcy. No fajnie by było go tak szybciej pokonać, ale jeżeli nam się to nie uda, no to trudno. Mimo wszystko, jeżeli by się go udało pokonać, to wyleciałby 301 poziom. To jest dość spoko wynik, tak mi się przynajmniej wydaje. No ale jeżeli nie, no to trudno. Mamy jeszcze około 50 grzybów na niego. Może z 70, może do 130 sobie zlecimy. No ale szkoda, bo tam znowu fajna próba, niecałe 2 miliony. Także no szkoda, że nie udało się go pokonać, ale mimo wszystko i tak cel na dzisiejszy odcinek został wykonany i ten 300 poziom wreszcie został wbity. No super, kurde, nie pamiętam jak to jest, teraz chyba było dwóch wojowników i potem kolejny to jest jakiś mag albo zwiadowca, więc raczej oni wypadli, można powiedzieć, że szybciej, no ale tu niestety ci magowie nas blokują, tu muszą jakieś uniki wlechać od Kunegundy i tak dalej, więc raczej nie będzie opcji na to. No i dobra, 130 grzybów nam zostało, nie było jakoś bardzo dużo klikania lochów. No widzieliście, że ja tutaj niestety w weekend trochę grzybów wydałem na to szukanie czarnych gemów. Tutaj musiałem tą twierdzę skipnąć na salkę 15. Tutaj te platynki zresztą, tak jak mówię, od kilku dni mi regularnie dropią, więc codziennie 100 grzybów na to idzie. No ale ten 300... Chociaż kurde, no 301 by było dobrze wbić. Tu nam tornado powinno lecieć. O, dobra, broń nam wypadła, fajnie. Od razu sobie tu powiedzmy. Aha, i statystyki mam takie. Dobiłem sobie, jeszcze wam nie powiedziałem, dobiłem sobie na weekendzie golda boczki już takie, jakie chcę zostawić. Szczęścia tak samo, no i teraz lecę na zmianę tutaj inteligencję i wytrzymałość. Mniej więcej, żeby to przynajmniej na razie było na równi. No ale dobra, dobijemy ten 301 dokładnie, bo to tornado i tak nam będzie padać bardzo, bardzo łatwo. Te możemy sprzedać, tu możemy jeszcze troszkę dobić. No i dobra, i mamy ten 301 poziom i na razie zostawiamy na tym etapie, nie? Jeżeli będzie ten weekend epicki, albo nawet jak nie będzie weekendu epickiego, to może wam coś nagram i tych lochów tak, no, mocniej poklikamy, nie? Bo jednak mimo wszystko widzimy, że jest potencjał, żeby ten cyr gubić, tego tornada nam na pewno dużo padnie. Tu jeszcze wieża jakaś, tu jeszcze jakieś hemoridory, więc no zdecydowanie jeszcze na 13 piętro w ogóle jeszcze miałem tam chyba 0,50% szans, więc już myślę, że na weekendzie będzie to wyglądać sensownie i myślę, że trochę tych leveli będziemy w stanie wbić. Dobra, i chyba tyle, jeżeli chodzi o takie rzeczy. 301 poziom wbity, więc jestem zadowolony. No i teraz tak, Smokiego obejrzeliśmy sobie, portale do piekieł mówiliście, żeby oglądać, więc powiedzmy, że obejrzymy, chociaż myślę, że no tutaj nic ciekawego nie było, troszkę nam tych portali od ostatniego odcinka padło, więc jak widzicie, no po prostu tak to wygląda i dzisiaj zresztą też nam padł, na pewno tam jeszcze większe procenty na te lochy były, także tutaj znowu jakiś fajny krytyk za 20 milionów i został pokonany, ponad połowa HP. Tutaj jeżeli chodzi o straszne straszydło, no to mieliśmy niecałą połowę HP. Już to niestety nie jest ten etap, gdzie potrafimy loch, w sensie loch, portal zbić ze 100% do zera w jeden dzień. Niestety już tutaj około tak połowy na dzień zbijamy, przynajmniej na razie, więc no dlatego tak to wygląda. Tutaj mamy krwawą Martę, no jak widzicie tutaj jej to zostało tak, no powiedzmy z 33% HP na oko. Więc też udało się ją pokonać. To było 19. No i tutaj mamy duży Z. Jemu, zobaczcie, aha, to był taki loch, gdzie, w sensie portal, gdzie mu zostało tam chyba 3% HP niestety i musiałem czekać na kolejny dzień. No i w ten kolejny dzień miał około tam 13%. No i niestety jeden dzień był, można powiedzieć, w plecy, dlatego że była unlucky walka. No ale co z tego. No i dobra, i mamy tutaj, aha, ja nie zapisałem tego. Karłowaty gnom, znowu fajonki. Nie zapisałem wam tych lochów, totalnie o tym zapomniałem. Tu już się podjarałem, że no tej strefy mroku to możemy nie zapisywać. Tu już się podjarałem, że nam wbiliśmy ten 300 poziom i zapomniałem totalnie o tym, ale dobra, duży Z pokonany. No i ten portal do piekieł dzisiaj, kto to jest? To jest w ogóle mag, na to wygląda, bo posługuje się inteligencją. Tu jak widzicie mamy zmienioną broń, zmieniłem sobie na jedną statę, dlatego że już średnie obrażenia tam około 60 na plus miałem, więc tak to wyglądało. No i dobra, zakłamany Siegfried pokonany, no i zobaczmy walkę z królową matką, jak to wyglądało. Tak jak mówię, na nią procenty były bardzo duże, to jest zwiadowca z tego co widzimy. No ale my tutaj potężne dwie bomby, 14 milionów i prawie 16 milionów, no i królowa matka padła. Lecimy teraz dalej, puder miniatura, wojownik, ale tak jak mówię, dość prosty przeciwnik, więc również zobaczmy, jak to tu z nim wyglądało. Tak samo tam, nie wiem ile grzybów na niego poszło, chyba 120 może, no i zobaczcie, tak samo, no mało HP nam zostało, ale 23,5 miliona krytyk, więc super i dzięki temu wbiliśmy właśnie ten 300 poziom. Tu jeszcze z tym fałszywiuszem Loczardem, no to jakoś tam
powiedzmy, nic widowiskowego, ani on nam nie daje za dużo expa, ani tam jakoś dużo grzybów na niego nie poszło, więc raczej był dość prostym przeciwnikiem. Zresztą według SF Toolsa miałem na niego 15% szans, więc to sporo, ale tak jak mówię, takie lochy też są potrzebne, bo nawet te epiki, które nam z nich dropią, można wrzucić do, na szczęście, kibelka, nie? Więc zawsze to tam 50 many, wiadomo o co chodzi. No i dobra, lecimy tutaj ze znowu pająkami, również bardzo prosto, 37 milionów expa, natomiast ten nam dał 54, prawie 55, gdzie nam tutaj pudel miniatura dał 250, więc no jak widzicie, różnica jest naprawdę duża. Dobra, tak to wyglądało, to by było na tyle, ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie, tak jak mówię, jeżeli jakiś evencik będzie ciekawy, to oczywiście sobie pogramy na tym W50, poprzebieramy się, może jakieś lochy porobimy, jutro to wszystko ogłoszą. Szczerze mówiąc, myślałem, że dzisiaj czekałem z nagrywaniem tego odcinka do 12, żeby po prostu od razu wam też ogłosić, co będzie ciekawego w ten weekend, ale dopiero później, jak już była ta 12, nie było tego info, a ja tak ogarnąłem, że dzisiaj jest wtorek, a nie środa, więc po prostu dni mi się pomyliły, no ale mniejsza z tym. To by było na tyle, ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, 300 poziom wbity, udokumentowany, także super. Ja wam dziękuję jeszcze za uwagę, za oglądanie, zostawiajcie kciuki w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i wbijajcie na Discorda dla widzów i na Twitcha, w przypiętym komentarzu i opisie macie wszystkie linki. Także raz jeszcze, dzięki, trzymajcie się i cześć.